Halo, halo, witajcie, Tomasz z tej strony i witam was ponownie w koszarach tradingu. W tym materiale skupimy się na temacie, który myślę, że interesuje sporo osób w przestrzeni kryptowalut, które szczególnie swoją przygodę to dopiero zaczynają. I będzie to temat związany z tym, jak ułożyć sobie swoje portfolio. Jest to jedna z takich najbardziej kluczowych oraz podstawowych rzeczy, jakie każda osoba na tym rynku musi sobie zrobić i którą każda musi sobie także przygotować. Ponieważ portfolio samo nam się nie ułoży, trzeba po prostu ustalić do tego jakąś konkretną strategię, jakiś plan i po prostu się go trzymać. I generalnie podejść do tego typu tematów jest cała masa. Można robić to na różne sposoby i każdy na pewno powinien zrobić to właśnie sobie indywidualnie i dopasować to do własnych potrzeb oraz możliwości. Ja w tym filmie postaram się pokazać wam, jak wygląda to u mnie, w jaki sposób do tego podchodzę oraz po prostu pokażę wam krok po kroku, jak to sobie właśnie wszystko układam oraz po prostu jakich trzymam się zasad. I bardziej chciałbym, żeby ten film był takim punktem odniesienia, a nie po prostu takim kopiowaniem tego, co ja robię, ponieważ jak powiedziałem, jakby układanie sobie portfolio jest bardzo kwestią indywidualną. Zależy to od waszych możliwości, od waszego kapitału, od waszego doświadczenia. Także nie traktujcie tego po prostu jako 1:1, jako taką jedyną dobrą metodę, bo taką ona nie jest. Jest dobra dla mnie, sprawdza mi się i po prostu dlatego się jej trzymam. A w tym materiale postaram się pokazać wam po prostu, jak to właśnie wygląda u mnie, dlaczego tak jest i po prostu, abyście mogli sobie na podstawie tego stworzyć swoją własną strategię. I zanim przejdziemy do tego, to zapraszam was także na mojego Telegrama, do którego link macie poniżej w opisie. Jest już na nim ponad 23 tysiące osób i tutaj każdego dnia dodaję właśnie aktualizacje odnośnie tego, co na rynku się dzieje, co warto jest obserwować. Dodaję różnego rodzaju poradniki oraz jakieś tam moje przemyślenia odnośnie właśnie rynku krypto. Tutaj także prowadzimy nasze wyzwanie od 1 Ethereum do 10 Ethereum, więc myślę, że warto tutaj być, jeżeli gdzieś tam chcecie te moje zagrania, ruchy oraz przemyślenia sobie bardziej śledzić. Ok, i pierwsza sprawa, jaką musimy sobie tutaj na samym początku ustalić, to moment na rynku, w którym obecnie się znajdujemy. I kilka dni temu miał miejsce halving, o czym pewnie większość z was dobrze wie. I halving jest to takie wydarzenie, które jest zazwyczaj bardzo kluczowe dla rynku kryptowalut. No i patrząc sobie gdzieś tam na cykliczność, jak wyglądało to w poprzednich cyklach właśnie, no to halving zawsze był takim momentem, kiedy jakby stanowił taki punkt odniesienia do tego, co na rynku będzie się działo dalej, tak? Czyli zawsze po halvingu jakiś czas, powiedzmy kilka tygodni, kilka miesięcy, no to następowały te największe wzrosty, które rozpoczynały nam właśnie ten bull run. Czyli halving generalnie zawsze był takim wydarzeniem, po którym następowały nam już wzrosty. Zazwyczaj było tak, że był halving, przez jakiś czas nic się nie działo, kilka tygodni, kilka miesięcy, no i później ta, powiedzmy, taka już główna hossa po prostu nam właśnie się zaczynała i wzrosty były tutaj paraboliczne. Tak było wczoraj w roku 2013, w 17 oraz 21. Czy tak samo będzie teraz? Tego oczywiście nie wiemy. Ten cykl jest inny z uwagi głównie na ETF-y, które powstały nam na Bitcoinie, które być może powstały także na Ethereum. Więc trzeba mieć na uwadze, że tym razem może być inaczej. Być może te wzrosty zaczną się szybciej, być może zaczną się później, być może będziemy mieli super cykl. Jakby tego nikt nie wie. Jakby na czymś trzeba się oprzeć, tak? Czyli ja generalnie zakładam, że hossa będzie trwała, że będzie trwała jeszcze długo i wydaje mi się, że możemy tutaj mieć właśnie do czynienia z super cyklem, który będzie po prostu sprawiał, że hossa potrwa nam dłużej niż zwykle. Aczkolwiek swoje gdzieś tam właśnie podejście oraz strategię opieram na klasycznej cykliczności. Czyli zakładam, że wzrosty będą miały miejsce jakiś czas po halvingu. Być może będzie to szybciej, być może później, tego nie wiem, ale uważam, że wzrosty właśnie po halvingu, powiedzmy w perspektywie kolejnych 2-3 miesięcy, będą miały miejsce, być może później, tak jak powiedziałem. Oraz zakładam także, że hossa potrwa nam mniej więcej gdzieś tutaj do października 2025 roku. I to są jakieś tam takie podstawowe założenia, których się jakoś stricte nie trzymam, ale na których staram się jakby właśnie budować swoje podejście do mojego portfolio, ponieważ na czymś po prostu muszę się oprzeć. I to jest moje podejście. Być może ta strategia będzie się zmieniała z czasem, w zależności od tego, co będzie się działo na rynku, ale w tym momencie, w którym jesteśmy teraz, no to nie wiem, co się wydarzy, tak? Więc jakby na czymś muszę się oprzeć. I z uwagi też na to, pierwsza kluczowa rzecz, jaką trzeba mieć na uwadze i na której ja bardzo mocno się skupiam i którą już kilka razy pokazywałem, czy to w filmach, czy właśnie na Telegramie, czy na Twitterze, to jest po prostu jakby mój stosunek, moje podejście do ryzyka w czasie. Czyli generalnie tutaj taki jest prosty wykres, który to wam pokażę. Obecnie jesteśmy tutaj, tak? Czyli jesteśmy w okolicy halvingu i powiedzmy tutaj jest ten rok 2025, październik i jakby według cykliczności koniec hossy. I teraz jakby chodzi o to,
że zaraz pokażę Wam, jak wygląda moje portfolio, jak tam właśnie też wyglądają kwestie zarządzania kapitałem, jak ten kapitał przepływa z jednych części na kolejne. Chodzi po prostu o to, abyście rozumieli, że im jesteśmy wcześniej na rynku w tym cyklu, czyli powiedzmy obecnie jesteśmy tutaj, czyli jesteśmy na takim początkowym etapie tej takiej głównej hossy, tak? Wcześniej mieliśmy bessy, teraz powiedzmy zaczyna się hossa, więc jakby moje ryzyko będzie się zmieniało wraz właśnie z czasem. I generalnie, póki jesteśmy jeszcze właśnie na tym etapie, czyli dosyć wcześniej, kiedy po prostu mamy jeszcze sporo czasu na to, aby na rynku podziałać, no to moje ryzyko jest stosunkowo wysoko, czyli po prostu podejmuję decyzje bardziej ryzykowne, bardziej moje portfolio jest właśnie w altcoinach, w takich pozycjach bardziej ryzykownych, bardziej skupiam się na rozgrywaniu rynku, a nie jeżeli gdzieś tam odkładaniu tych środków do, nie wiem, ETH czy do USDT, ponieważ chcę w tej chwili bardziej maksymalizować swoje wzrosty. I im dalej będziemy szli właśnie tutaj w hossę, tym to ryzyko będzie się u mnie zmniejszało. Czyli po prostu kapitał z tych pozycji bardziej ryzykownych będzie przepływał do tych pozycji gdzieś tam takich bezpieczniejszych, będę go bardziej zabezpieczał, aby właśnie potem gdzieś tutaj w okolicach właśnie tej końcówki hossy być w stanie te zyski realizować. I to jest bardzo ważne do zrozumienia, jeżeli jesteście na rynku nowi i nie rozumiecie jeszcze właśnie zasad cykliczności tego, jak to wszystko wygląda, no to musicie mieć na uwadze to, że do tej pory przynajmniej zawsze było tak, że wraz z końcem hossy, no to większość altcoinów spadała bardzo mocno, powiedzmy o 80, 90, 95%. Więc jakby tutaj chodzi o to, aby się też w projektach nie zakochiwać, to jest jedna z takich zasad najważniejszych na rynku, aby się do tego po prostu nie przywiązywać emocjonalnie, ponieważ prędzej czy później większość pozycji po prostu spadnie. A więc tak to właśnie wygląda u mnie, jeżeli chodzi o podejście do ryzyka. I za chwilę pokażę Wam konkretnie na jakby już przykładach, jak to wygląda, ale bardzo ważne jest to, aby rozumieć, że póki jeszcze jesteśmy teraz na takim powiedzmy wczesnym stadium hossy, oczywiście według mnie, ponieważ może być tak, że jesteśmy już, nie wiem, w połowie i na przykład rynek nas zaskoczy, wtedy na to też będę odpowiednio reagował, ale jak powiedziałem, na czymś trzeba się oprzeć i moje założenie jest takie właśnie, że trzymam się tej cykliczności i po prostu im gdzieś tam będziemy szli dalej w tą hossę, tym moje ryzyko na jakby różne projekty będzie się zmniejszało i będę starał się bardziej te zyski sobie zabezpieczać. Ok, teraz przejdźmy sobie już do konkretów i pokażę Wam, jak u mnie wygląda właśnie podział portfela. I generalnie moja zasada jest taka, przede wszystkim, aby tego za bardzo nie komplikować. Ponieważ na początku, kiedy na rynku zaczynałem, to jakby podchodziłem do tego w taki sposób bardzo złożony. Tworzyłem różne portfele, podportfele, te portfele miały swoje podportfele. Więc jakby było to bardzo skomplikowane i w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że już tego nie ogarniam. Więc jakby wychodzę z założenia, że im prościej, tym lepiej. Więc nie komplikujcie za bardzo swojego podejścia, swojego portfolio, jakiejś tam kategorii, które sobie tworzycie. Tylko zróbcie to tak, aby było jak najprostsze. I moje główne portfolio składa się z takich trzech elementów, trzech części, na które sobie je dzielę. Pierwsza część jest to skarbiec, czyli generalnie jest to portfolio, w którym przechowuję swoje stablecoiny oraz aktywa typowo strategiczne. I mówiąc aktywa typowo strategiczne, mam tutaj na myśli takie właśnie coiny, jak oczywiście stablecoiny różne, które dają mi ekspozycję na to, aby na rynek wchodzić podczas spadków, tak? Czyli powiedzmy, jeżeli mamy takie sytuacje jak obecnie, rynek spada, mamy sporo przecen na różnych ciekawych projektach, to mam kapitał na to, aby w nie chodzić. Kolejnym takim aktywem strategicznym jest dla mnie Ethereum, które służy mi w różnych obszarach rynku, tak? Służy mi do rozgrywania airdropów, do rozgrywania lowcapów, do kupowania różnych gemów, których nie ma jeszcze na jakichś tam giełdach, czyli po prostu może kupić je tylko za ETH, czyli podobnie działa właśnie jak stablecoiny, czyli służy mi po prostu do wykonywania konkretnych ruchów, służy mi jako amunicja, jako kapitał do rozgrywania rynku, do wchodzenia w pozycję. Podobnie może być na przykład z Solaną, którą także używam właśnie w tym samym celu, aby gdzieś tam wchodzić w jakieś pozycje właśnie na Solanie, aby rozgrywać sobie tam różne memcoiny, lowcapy i tym podobne rzeczy. I takim jeszcze jednym aktywem dla mnie właśnie typowo strategicznym jest Toncoin, który służy mi do rozgrywania tutaj projektów na sieci Ton. I te wszystkie projekty w tej chwili stanowią około 20-30% mojego portfolio. Dla mnie bardzo ważne jest także to, aby nie fiksować się jakoś bardzo na tych liczbach, bo generalnie sporo osób gdzieś tam bardzo tak stara się tego pochodzić dokładnie i jakby wyliczają tam do 1%, że tyle musi być tutaj, tyle musi być tutaj, a to jeszcze bardziej właśnie komplikuje całą sprawę. Więc ja generalnie te liczby tutaj tak naprawdę podałem Wam bardziej jako taki odnośnik, abyście wiedzieli mniej więcej, jak to wygląda, bo prawdę mówiąc, ja w tej chwili sam nie wiem, ile dokładnie mam w skarbcu całego mojego gdzieś tam portfolio, jaki to jest procent. Jakby w tej chwili mnie to jeszcze tak bardzo nie interesuje, mniej więcej to wiem, nie jestem w stanie to oszacować, patrząc jakby na wszystkie te liczby, ale nie mam tak, że
przykład to jest tylko 30% i więcej być nie może i jak tylko mam więcej, to wypłacam, jakby tak tylko nie podchodzę. Bardziej staram się to robić na takim wyczuciu, a nie gdzieś tam fiksować się na te konkretne liczby. Drugi element mojego portfolio są to gemy na HOSE. I generalnie ten element stanowi zazwyczaj największą część mojego właśnie portfolio, przynajmniej właśnie na tym etapie HOSE, na którym jesteśmy obecnie, ponieważ potem będzie to się zmieniało właśnie i ten kapitał będzie bardziej płynął do tego skarbca, bo on się tam powiększał, tak jak pokazywałem Wam to właśnie z tym wykresem w czasie. I generalnie, jeżeli chodzi o ten element, to tutaj mam różnego rodzaju altcoiny, mam tutaj pozycje na long term, czyli po prostu takie pozycje, które chcę sobie akumulować właśnie na tą taką główną część HOSE i tam wtedy realizować zyski. Są też projekty nowe i także skupiam się na konkretnych trendach, czyli generalnie inwestuję w projekty, głównie patrząc na to, w jakim trendzie się znajdują i to jakby generalnie staram się podchodzić do rynku w ten sposób, żeby bardziej rozgrywać właśnie konkretne trendy, konkretne narracje, a nie pojedyncze projekty, ponieważ na rynku jest tak i to pewnie większość z Was już dostrzega, że mamy różnego rodzaju takie fale, które sprawiają, że jeden trend, jedna narracja rośnie nam bardziej, później rośnie nam inna i jakby to się cały czas zmienia, przynajmniej właśnie w tej chwili tak jest, jeszcze na tych takich wcześniejszych etapach HOSE i tak samo było w BEST-ie, czyli mieliśmy momenty, kiedy na przykład rosło nam mocno AI, później mieliśmy gaming, ostatnio było na przykład RWA, memcoiny, więc jakby są to różne takie trendy, które po prostu w danym czasie, kiedy są odpowiednio do tego zapalniki, nam rosną. Dlatego ja głównie staram się wybierać swoje altcoiny, swoje pozycje na HOSE na podstawie trendów, które uważam, że w HOSE będą radziły sobie dobrze, ponieważ jakby zazwyczaj jest tak, że w HOSE rośnie nam w sumie wszystko, jakby nie jest tak, że jeden się wybija bardziej, drugi mniej, tylko raczej po prostu wszystko nam rośnie i wtedy po prostu chcę mieć ekspozycję na te trendy, które uważam, że w tej HOSE będą radziły sobie najlepiej. I to są takie trendy jak na przykład AI, jak gaming, jak RWA, jak memcoiny, chociażby takie powiedzmy bardziej niszowe trendy, jak chociażby restaking, czy na przykład także blockchainy modularne. No i na podstawie właśnie tego staram się te projekty sobie dobierać, po prostu aby je sobie akumulować, gdzieś tam skupować sobie je na dołkach i trzymać właśnie je co najmniej do przyszłego roku i wtedy właśnie podczas tej głównej części HOSE te zyski po prostu także sobie częściami realizować. Tutaj dla przykładu macie pokazane portfolio Areny Tradingu, które tworzyłem właśnie tam dla członków tej grupy i tutaj od jakiegoś czasu budowaliśmy sobie właśnie to portfolio na podstawie różnych projektów i tutaj obecnie mamy ich około 11 i generalnie całe portfolio jest na dosyć dużym plusie, ponieważ jest to około 130%. W ATH było to około 550% z tego co pamiętam. No i tutaj oczywiście niektóre projekty radzą sobie lepiej, inne radzą sobie gorzej, wtedy można właśnie je sobie dokupować. I to są dla mnie projekty, które chcę po prostu trzymać właśnie do HOSE i jakby nie sprzedaję ich, nie realizuję zysków za bardzo, tylko właśnie ewentualnie staram się wyciągać z nich wkład, aby zostawić sobie po prostu mumbagi. Taki zabieg pozwala mi bardziej odciąć się od tej pozycji emocjonalnie, czyli powiedzmy jakiś projekt robi mi, nie wiem, jak Nosana na przykład zrobiła w momencie 1000%, no to warto jest chociażby ten wkład sobie wyciągnąć i jakby operować tym kapitałem powiedzmy już takim czystym, który jest, stanowi czysty zysk. Jeżeli chodzi o takie projekty, które mogę zaliczyć właśnie do tego portfolio gemów, no to jest to między innymi chociażby TIA, czyli Celestia. Jest to także token NGL od Entangle. Jest to także PAL AI, który jest dla mnie tutaj ekspozycją na właśnie trend AI. Jest to też Nosana, którą pokazywałem już. Więc generalnie tych projektów na HOSE trochę już w tej chwili mam i cały czas staram się szukać także kolejnych i po prostu dokładać je do swojego portfolio. I generalnie, jeżeli chodzi o takie kryteria, takie rzeczy, na które głównie patrzę podczas wyboru tego typu projektów właśnie do portfolio na HOSE, to dokładnie będę mówić o tym już 30 kwietnia podczas właśnie webinaru, który dla Was poprowadzę, w którym będę omawiał zagadnienie odnośnie tego, jak rozegrać HOSE z małym kapitałem. I tam właśnie będę skupiał się między innymi na elemencie szukania gemów i pokażę Wam konkretne wytyczne oraz kryteria, na których sam się skupiam podczas właśnie robienia tego typu rzeczy, podczas robienia researchu i podczas gdzieś tam dobierania tych projektów do takiego portfolio. Tak więc tam wskażę Wam konkretne elementy, na które warto jest patrzeć, więc poniżej w opisie macie link do rejestracji na to wydarzenie. Tam liczba miejsc jest ograniczona, więc zapiszcie się najlepiej już teraz, aby sobie po prostu to miejsce zaklepać i po prostu wtedy pokażę Wam konkretnie, jak właśnie ta moja strategia wygląda, na czym się skupiam i jak to wszystko po prostu krok po kroku u mnie wygląda, jeżeli chodzi między innymi właśnie o szukanie gemów. I przechodząc sobie do trzeciego elementu, to nazwałem go po prostu rozgrywanie rynku i tutaj chodzi mi o takie elementy jak na przykład rozgrywanie low capów, mem
coinów, czy chociażby airdropów. A więc generalnie jest to element, jest to taka część mojego portfolio, którą mam przeznaczoną właśnie na takie nagrania krótkoterminowe, na takie bardzo aktywne rozgrywanie rynku. Czyli na przykład mam tam jakieś ETH po to, aby gdzieś tam rozgrywać właśnie airdropy, aby kupować low capy, gdzieś tam rozgrywać te memcoiny. Czyli generalnie jest taka część mojego portfolio, która cały czas pracuje i którą zajmuję się w sposób taki bardzo aktywny, tak? Ponieważ, no nie wiem, na przykład to portfolio na gemy jest takim portfolio bardzo statycznym. Tam rzadko robię ruchy, rzadko wykonuję jakieś transakcje, chyba że wyciągam sobie właśnie wkład, czy dokupuję jakieś kolejne projekty, czy robię DCA, ale generalnie rzadko tam działam. Ono jest takie bardziej właśnie statyczne i po prostu czeka na odpowiedni moment, aby gdzieś tam te zyski realizować. A tym bardziej jeszcze skarbiec, który jakby jest elementem mojego portfela, którego w ogóle nie ruszam, tam po prostu przerzucam środki i one sobie tam po prostu leżą. A ten trzeci element mojego portfela jest najbardziej aktywny i tutaj staram się jakby, tak mówiąc w cudzysłowie, haslować i po prostu cały czas jakby tym kapitałem obracać, te zyski generować i po prostu następnie przerzucać je do tych kolejnych właśnie elementów mojego portfela, o czym powiem już za chwilę. I generalnie, jeżeli chodzi o ten element mojego portfolio, to on w tej chwili stanowi około 20-30% całego kapitału, czyli podobnie jak właśnie ten skarbiec. Tutaj znowu nie chcę się fiksować na konkretnych liczbach, ale mniej więcej taki właśnie procent mojego portfolio to w tej chwili stanowi. A więc generalnie, jeżeli chodzi o ten element, no to tutaj głównie działam na czterech sieciach. To po pierwsze jest Ethereum, jest to Solana, jest to Base oraz także Tron. To są sieci, które w tym cyklu głównie chcę rozwijać, na których głównie chcę się skupiać. Jeżeli chodzi o temat airdropów, to ostatnio na swoim tutaj Telegramie opisałem dokładnie jakby jakie airdropy w tej chwili właśnie robię. Podałem też konkretne linki właśnie do tych różnych stron, różnych platform, z których korzystam oraz nagrałem także dedykowany film w tym temacie, który pojawiam się teraz u góry, także jeżeli go jeszcze nie widzieliście, to też Was tam zapraszam. I generalnie jest to dla mnie taki element rynku, którym zajmuję się na co dzień najbardziej aktywnie. On zajmuje mi dużo czasu, ponieważ tutaj analizuję sporo projektów, jakby na różnych sieciach, staram się gdzieś tam szukać różnych tych alf, takich inside info, wchodzić te projekty na takim bardzo wczesnym etapie i po prostu starać się jak najbardziej te zyski generować. Oczywiście jest to element rynku także bardzo ryzykowny, na którym nieraz się straci, jakby jest to wpisane w ten rynek, tak? Bardziej chodzi o to, aby statystycznie, tak na długi termin, po prostu więcej mieć tych zagrań na plus niż na minus, tak? Ponieważ jakby, no, jest to na tyle specyficzny element rynku, że nawet mając jakieś tam większe doświadczenie i jakieś tam, powiedzmy, kontakty w tej branży, i tak będzie się traciło i to jest nieuniknione. A więc jest to element rynku, na którym szukam po prostu projektów, które są w stanie zrobić kilka x-ów, które są na wczesnym etapie, które są nowe, generują jakieś emocje i po prostu można na nich zarabiać. Odnośnie jakby tematu lockupów, także nagrywałem już trochę filmów na tym kanale, także możecie sobie je sprawdzić. Oraz także często wspominam o tym właśnie na swoim Telegramie, jeżeli chodzi właśnie o jakieś konkretne zagrania, przemyślenia oraz po prostu moje podejście do tego tematu. Korzystając jeszcze z okazji, przypominam Wam, że jest aktualnie jeszcze aktywny bonus dla osób, które nie mają konta na giełdzie Bybit. I rejestrując się z linku poniżej, otrzymujecie tutaj na start 30 USDT właśnie tego bonusu za dokonanie wpłaty na minimum $100 oraz tam zrobienie KYC, generalnie założenie konta. I te 30 USDT możecie sobie po prostu użyć na różne działania właśnie na giełdzie. Poza tym otrzymujecie także dostęp do sekcji VIP na naszym Discordzie, na którego także Was serdecznie zapraszam. Link macie poniżej w opisie. No i właśnie mając to konto na Bybicie z tego linku poniżej, otrzymujecie także dostęp tutaj do tej sekcji VIP-ów, na której każdego dnia nasi traderzy z areny tradingu dzielą się swoimi przemyśleniami, swoimi zagraniami, które nierzadko naprawdę dają tutaj spore rezultaty, jak możecie zobaczyć sobie na tej sekcji właśnie, gdzie nasi użytkownicy chwalą się swoimi zagraniami. One często są naprawdę, no tak jak widzicie, bardzo tutaj lukratywne. Także jeżeli jest to coś, co chcielibyście także sobie tutaj zaimplementować do swojej strategii, chcielibyście na przykład jakąś część swojego kapitału przeznaczyć właśnie na trading, na jakieś tam zagrania takie na spocie, no to uważam, że jest to świetne miejsce właśnie dla Was. I tutaj mając już konto na Bybit z tego linku, wchodzicie sobie tutaj w zakładkę odblokuj dostęp VIP oraz instrukcja. I tutaj krok po kroku macie wszystko pokazane, co i jak należy zrobić, aby sobie właśnie tą rolę VIP odebrać. Także wszystkie linki macie poniżej w opisie. Tam również będzie informacja o tym, ile jeszcze zostało właśnie miejsc, jeżeli chodzi o ten bonus na $30. Także możesz sobie tam wszystko sprawdzić. Ok, wracając sobie do tematu odcinka, przejdźmy do elementu, który moim zdaniem jest bardzo istotny i który moim zdaniem wprowadza chyba najwięcej takiego niezrozumienia oraz najwięcej chaosu, szczególnie osób właśnie nowych, które nie wiedzą, jak właściwie tym kapitałem zarządzać. Ponieważ jak ja pokazałem Wam przed chwilą, mam powiedzmy te trzy części swojego
całego portfolio, tak? I one są tam podzielone na jakieś konkretne właśnie części, na konkretne proporcje, które, tak jak mówiłem, są tak mniej więcej u mnie szacowane. Ale właśnie sporo osób ma problem z tym, że nie wie, w jaki sposób tymi proporcjami zarządzać. Tak więc pierwszy element, który trzeba sobie ustalić, to jest właśnie to, jak te proporcje będą się u Was zmieniały w czasie i czy w ogóle będą się zmieniały. Czy po prostu ustalacie sobie konkretne wartości i one są niezmienne, czy właśnie będą one po prostu ulegały zmianie. Bo w moim przypadku wygląda to w ten sposób, że mam te trzy elementy swojego portfolio, czyli są to powiedzmy tutaj właśnie te low capy, te airdropy, czy taki właśnie element ten najbardziej aktywny, są gemy oraz jest także skarbiec. I u mnie ten przepływ kapitału wygląda w ten sposób, że po prostu wędruje on z właśnie tych pozycji takich najbardziej ryzykownych, najbardziej aktywnych, do tych coraz bardziej bezpiecznych. Czyli w pierwszej kolejności przerzucam zyski z tutaj właśnie tego portfolio takiego najbardziej aktywnego do gemów, a następnie z gemów do skarbca. Czyli po prostu on płynie sobie od tych pozycji najbardziej ryzykownych do tych najbardziej bezpiecznych i te proporcje zmieniają się w czasie. Czyli pod koniec hossy docelowo chciałbym mieć w tym portfolio około 80% jakby wszystkich środków. To jest taki mój cel, więc w tej chwili jest to około 20-30, więc jeszcze sporo się po prostu zmieni. A więc tak wygląda u mnie właśnie rotacja tym kapitałem. I pokażę Wam jeszcze kilka takich kluczowych zasad, których trzymam się właśnie w tej chwili, jakby cały czas gdzieś tam rozgrywając sobie rynek. Po pierwsze, 10% zysków, które generuję, czy to w low capach, czy gemach, czy airdropach, gdziekolwiek, 10% zysków, które wygeneruję, zawsze trafia do skarbca. A więc nie zostawiam sobie jakby budowania tego skarbca na ostatnią chwilę, na to, aby gdzieś tam wszystkie te pozycje wtedy zamykać i tam to przerzucać, tylko staram się chociażby właśnie tą 1/10 zysków cały czas tam do tego skarbca po prostu wrzucać, aby sobie po prostu leżało. Więc na przykład dostaję jakiegoś airdropa, czy zamykam jakąś pozycję na low capach, mam jakiś zysk na przykład w ETH, to 10% z tego po prostu przerzucam sobie do skarbca, aby sobie już tam po prostu leżało. Kolejna zasada jest taka, że pozostałe 50% z tego, powiedzmy, portfolio najbardziej ryzykownego, gdzie aktywnie rozgrywam rynek, trafia następnie do gemów. Czyli wszystkie zyski, które po prostu tam wygeneruję, więc na przykład mam, nie wiem, załóżmy sobie kapitał startowy $1000, tak przykładowo. Na przykład inwestuję 1/4 z tego, czyli $250, to mi robi, nie wiem, razy 4 i mam kolejny $1000, więc mam już $2000, więc z tego 1000 10% przerzucam sobie do tego koszyka gemów i po prostu inwestuję w jakiś projekt, który chcę trzymać na long term, w ten sposób po prostu budując sobie coraz większą na niego ekspozycję. Z kolei pozostałe 50% z tego portfolio bardziej aktywnego zostaje w nim, abym mógł po prostu grać też za większe stawki. Czyli nie jest tak, że powiedzmy cały czas operuję tylko jednym kapitałem, tylko też staram się go tam powiększać, aby także po prostu być w stanie grać za większe stawki. Ponieważ w ten sposób także jestem w stanie generować większe zyski, jestem w stanie kupić więcej pozycji i po prostu mam w ten sposób więcej możliwości. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o takie aktywne zarządzanie swoim kapitałem, no to jest w sumie tyle. Czyli nie jest to nic skomplikowanego u mnie. Tak jak powiedziałem na początku, staram się, aby było to wszystko jak najprostsze. A więc mniej więcej tak wygląda u mnie właśnie podział portfolio. Oczywiście każdy z tych trzech elementów, które Wam pokazałem, rządzi się swoimi prawami. Każdy ma tam jeszcze więcej elementów, które oczywiście biorę pod uwagę, ale dzisiaj chciałem pokazać Wam taki ogólny koncept oraz to, jak to wszystko po prostu u mnie wygląda. I tutaj po więcej szczegółów zapraszam Was naprawdę do tego webinaru, który odbędzie się 30 kwietnia. Wcześniej będzie jeszcze 29 webinar odnośnie jakby tego, jak wygląda właśnie obecny cykl oraz także potencjału na to, żeby odbył się super cykl, więc po prostu każdy ten webinar będzie dotyczył innego tematu i myślę, że obejrzenie sobie ich wszystkich trzech bardzo dużo Wam po prostu da, ponieważ będą one dotyczyły konkretnych obszarów właśnie rynku i każdy z nich będzie połączony ze sobą nawzajem, czyli po prostu wiedza z każdego z nich przyda Wam się na pewno na kolejnych etapach rynku, ponieważ obecnie ja jestem zdania, że dopiero wchodzimy właśnie w ten etap hossy i to teraz będzie pojawiało się najwięcej okazji. Także jeżeli jesteście osobami na rynku nowymi, dla których to jest pierwsza hossa, to uważam, że warto sobie po prostu tutaj te trzy webinary właśnie obejrzeć, ponieważ to da Wam naprawdę masę wiedzy oraz doświadczenia, który pomoże Wam na
dalszych etapach rynku. I podczas tego webinaru właśnie 30 kwietnia będę głównie mówił o tym, o czym mówiłem także dzisiaj, tylko w sposób bardziej już zaawansowany, gdzie będę dzielił się takimi informacjami bardziej już powiedzmy szczegółowymi. Będę mówił właśnie o gemach, o lowcapach, o airdropach oraz o swoim podejściu do tych różnych obszarów rynku. I będę skupiał się głównie na tym, jak podchodzić do rynku z mniejszym kapitałem, ponieważ jako osoba, która na tym rynku zaczynała właśnie z kapitałem dosyć niewielkim, no to po prostu mam tam jakieś doświadczenie, jakieś swoje historie, które po prostu jestem w stanie przekuć na jakąś wiedzę dla osób, które właśnie są w podobnej sytuacji. Także jeszcze raz Was do tego zapraszam, aby wziąć sobie udział po prostu w tych webinarach, ponieważ uważam, że naprawdę dadzą Wam one masę przydatnej wiedzy, która po prostu przyda Wam się dalej na rynku. Tak więc link do rejestracji i do zabukowania sobie miejsca macie poniżej w opisie. No i w tym materiale to było już w sumie na tyle. Mam nadzieję, że przekazałem Wam taki ogólny koncept tego, jak wygląda to wszystko u mnie, jak ja podchodzę do tego, jak właśnie zarządzam swoim portfolio, jak sobie je dzielę. Oczywiście, tak jak powiedziałem na początku, każdy z Was musi zrobić sobie to w sposób indywidualny. Także potraktujcie ten materiał po prostu jako taki odnośnik do tego, aby stworzyć sobie swoją własną strategię. A za dzisiaj Wam już dziękuję i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć!